Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić do nowej gry od naszego wspaniałego dawniej streamera, teraz youtubera, pana Gierczaka Norberta Disa. Postanowiłem nagrać gierkę, sprawdziłem ją sobie, ponieważ wydaje się to być ciekawą platformówką na pewno. No i co najważniejsze, no, jest od naszego wspaniałego Norberta, także prawdopodobnie większość go będzie znała. Serdeczny JD oczywiście. No i co? Zacznijmy sobie może. Mam nadzieję, że dźwięk nie będzie za głośno, bo widzę, że muzyczka głośno gra, a nie ma w ogóle ustawień. No przejdźmy do tego. Piątek to czas, gdy młodzież wybiera się do znajomych, aby przez całą noc niszczyć swą wątrobę, a następnego dnia odnosić poważne obrażenia od zatrucia. Rodziny zaś tę noc spędzają razem, opowiadając najciekawsze historie, jakie przytrafiły im się w tygodniu. Zwierzęta zaś bawią się ze swoimi właścicielami i wychodzą na spacery dłuższe niż zazwyczaj. Jest jednak jeden człowiek, który spędza ten czas inaczej niż wszyscy. Norbert Dietz Gierczak. Popularny streamer walczący codziennie z nowymi falami orków. Piątkowy wieczór spędza na 10-godzinnym streamowaniu ulubionych gier jego widzów. Nie wiadomo, czy to przez dziwny urok, czy przez to, że poprzedni wieczór też spędził na streamowaniu, Norbert poczuł senność. Z długiego letargu wyrwały go jednak rzeczy, bardzo dziwne rzeczy. Na początku zaczęło się niewinnie. Ping podskoczył, grąb się zbugował. Po chwili jednak gracze zaczęli strzelać za pleców i zbyt dobrze trafiać naszego streamera. Nagle zadzwonił telefon. W głośniku odezwał się Herwarien. Dis, szybko, na polski synek gier dzieje się coś dziwnego. Pan Brudas. Coś jest nie tak, ale przecież to codzienność. Co się dzieje? Nie ma czasu na wyjaśnienia, otwórz szafę. Że co proszę? Nie zadawaj pytań, po prostu otwórz szafę. No dobra, niech będzie. Norbert wstał i otworzył drzwi do szafy. Poczuł lekkie wiatry i zapach trawy. Zrobił ostrożny krok do przodu, po czym wszedł do środka, a drzwi się za nim zamknęły, odcinając powrót do wygodnego pokoju. Dis szedł coraz dalej, a miejsce, w którym się znalazł, zaczęło wyglądać znajomo, albowiem w miejscu tym spędził już setki godzin, walcząc z trollami, orkami, oszustami i grekami. No, to przechodzimy do gierki. Mam nadzieję, że moja gęba nie będzie nic zasłaniała. Mamy naszego pięknego, wspaniałego orka. Zobaczymy, co będziemy tu mieli. Pan Nerwarien. Nerwarien, co się stało? Twoja szafa to teleport do LoL'a. Wszyscy streamerzy tak mają, żeby utrzymywać porządek. No co ty, nie wiedziałeś? Nie, ale czat. Po co mnie tutaj wezwałeś? Po głosie poznałem, że coś się stało. Coś dziwnego dzieje się na polskiej scenie LoL'a. Ale zanim wszystkiego się dowiesz, musisz nauczyć się podstaw poruszania po tym świecie. No więc poruszasz się strzałkami, skaczesz klawiszem Z, bla 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 bla. Dobra, przetestuj sobie to, a ja czekam na ciebie na górze. No, spoko, spoko. O, serdeczne JD, kolce. Pewnie zabijają, znając życie. Znaczy, wiem, że zabijają, bo już testowałem i mam trochę ogarnięte już, o co chodzi. Nerwarien, przed tobą pierwsi przeciwnicy z brązowych dywizji. Niełatwo, nie warto ich niszczyć, gdyż są tak żałośni, że praktycznie nie ma na nich, za nich punktów. Wystarczy ich omijać, najlepiej szerokim łukiem. Trzymaj się. No dobra, czyli brązowych nie tykamy. Brązowe myśli. Powiem tak, szkoda, że nie ma teraz tych smaczków, ponieważ tutaj był całus od Kiary. Kurde. Próbowałem to jakoś włączyć, nie da się. Nie wiem dlaczego, odinstalowywałem. Próbowałem usunąć zapis, save, nic to nie pomagało. Także niestety, ale tych smaczków tutaj nie będzie. Szkoda bardzo. No ale lećmy dalej. Przed chwilą minąłeś wieżę. Służy tutaj za checkpoint. W przypadku śmierci odrodzisz się przy niej. Aha, czyli to wololo to jest zapis. Przed tobą pierwszy poważny przeciwnik. Minion, którego możesz pokonać strzelając do niego flamem. Ale ja przecież z tym skończę. Zresztą. No dobra. Będziemy flamić. Będziemy flamić miniony.
Jak zapewne zauważyłeś, te fioletowe Twitcho punkty ładują fioletowy pasek na górze ekranu. Gdy załadujesz go do końca, wejdziesz na nowy poziom broni z większym damage'em, ale uważaj, obrażenia od przeciwników zmniejszają pasek z powrotem. Aha, no dobra. No tak, mam potężniejsze strzały już. To racja, a przy zabijaniu ich dostaję ten pasek tak samo, spoko. Cześć Nerva, jakie znów info masz dla mnie? Pamiętasz, mówiłem ci o twojej specjalnej umiejętności, tam na górze po prawej jest minion, trzymający wielki głaz. Aha, dobra, rozumiem. Poszukaj doładowania dla twojej specjalnej umiejętności i użyj jej, gdy ten właśnie minion będzie w zasięgu wzroku. Dzięki temu przejdziesz dalej. Uważaj, jeśli użyjesz tej umiejętności na czymś innym, to będzie trzeba zresetować ten poziom. No i poza tym, zachowasz się jak idiota. Nie, no spoko. Dobra, czyli tam jest ten minion. Musimy załadować naszą R-kę. Uważaj, ten tutaj przed tobą to Silver Troll. Może dostać obrażenia tylko wtedy, kiedy jesteś odwrócony do niego plecami. Więc jak mam go pokonać? Pomyśl. No dobra, strzela mi się, obracam. No to jest raczej nic trudnego. O, tu nie doskoczymy? Doskoczymy. Mamy smoka. A mówiłem kiedyś temu hejterowi, że przyleci smok, który... A zresztą tak to jest. Nie słuchać Norwiego. O kurde, ja nie chcę wiedzieć, co on robi w tych krzakach. No to nie wygląda za dobrze, ale R-kę mamy już naładowaną, także zeskoczmy sobie. No i mamy miniona. Halo, Kartus? Halo, Kartus! Dobra, bekowe to jest, dobre. Podoba mi się. No mówię, są takie smaczki naprawdę... mega. Jak widzisz, telefon do odpowiedniej postaci niszczy wszystkich przeciwników w zasięgu twojego pola widzenia. Uważaj tej umiejętności używaj tej umiejętności mądrze. Te punkty są bardzo trudne do zdobycia. No rozumiem. O, teleporcik. Przyszedłeś już mały poradnik, który dla ciebie przygotowałem. Teraz zaczyna się prawdziwa rozgrywka. Aha, czyli już Nerva nam nie będzie podpowiadał, rozumiem. No dobra. Tak, go zabiliśmy. Tak jest. Dobra, tu mamy coś do przodu. Znaczy, zwiedzimy całą gierkę, bo chciałbym was zapoznać z każdym miejscem. Masz do wyboru dwie drogi. Możesz iść w prawo i tam ukończyć poziom, albo iść do góry ścieżką śmierci. Jezu, jak się to pomniejszyło nagle. Której nikt nigdy jeszcze nie przeszedł i zobaczyć, co jest na końcu. Jeśli ci się uda, czekać będzie na ciebie nagroda. No dobra, no to... powiem tak, nagroda na nas nie będzie czekać, ale przejdziemy się tam. Bo ja już tu byłem. I niestety, ale... zebrałem już tą nagrodę. I to niestety wygląda tak, nie wiem dlaczego, no mówię, próbowałem jakoś to zmienić. Próbowałem odinstalować, zainstalować grę, ale no niestety... nie da się w ogóle wrócić do takiej początkowej fazy gry. Taki typowo... ololo. Do takiej typowo od zerówki. Dobra. Aha, w sumie to R-kę jeszcze będziemy mogli sobie naładować. I to chodziło o to... Ojojoj, nie, ten kamień miał na mnie uciec, bo tu u góry, w tym miejscu, był znowu cało z odkiary. My mieliśmy po tym kamieniu sobie wskoczyć. Ale to w sumie nas nie boli, ponieważ nie ma tego całusa. No, także... przynajmniej pokazałem wam, o co chodziło. Co tam się ktoś tłucze? Na dole u mnie? Dobra. I ololo. Silver zabity. Oj, kurczę, dostałem. A brązy musimy ominąć. Okej. Nie, jeszcze chwilka. Zdążyłem. I ololo. Predatora pana zbierzemy, żeby życie sobie odnowić.
teraz tak, patrząc w dół, nie wiem co tam jest. Dobra, zebraliśmy wszystko. Kurde, dostałem. O nie, Shyvana, blokuje mi drogę. Co mam teraz zrobić? Jak to co? Genka. Dobra. Genk na Shyvanie. O kurde. To nieźle. No tu Shyvana chce zakatrupić. Genka na Shyvanie, czyli musimy jej wjechać w plecy. Czy ja te serduszka potrzebuję? No może zdobądźmy je. Tak dla świętego spokoju. Gierka jest zręcznościowa bardzo, nie powiem, bo no, grając tak jak ja teraz gram lewą ręką, a jestem praworęczny, no to trochę mam utrudnioną sprawę. Tak przy okazji rzecz biorąc. Okej. Okay. O, prawie bym umarł. Nie mamy łololo. Spoko. Dobra. Co? Dlaczego mi ta platforma już odjechała? No nie wierzę. Dobra, no to musimy sobie zginąć. Wróciła do nas! Dlaczego ja to zrobiłem? I jaką głupotę odwaliłem. O nie, nie zebrałem tego. Dobra, no to musimy naładować naszą broń od nowa. Są też tu silvery. Dobra, silvery zabite. A kurde. Stań na platformie, aby ją uruchomić. Następnie trzymaj się jej blisko, a przejdziesz ten poziom. Czyli będziemy biec. Dobra, no spoko. Rozumiem, o co chodzi. Dobra, dobra. Brązy omijamy. Rozumijamy. Tu sobie doskoczę na spokojnie. Możemy wyprzedzić jeszcze tą platformę trochę. Tu też doskoczę. No i tu już musimy poczekać na platformę. Żeby teraz tylko nie zginąć, bo tu jest przerąbany moment. Kurczę, no i się nie udało. Jeszcze raz. Pany brązy, omijamy. A to jeszcze nie jest najgorsze, co nas czeka, bo tutaj na tej platformie to jeszcze pół biedy. Zobaczycie później, co będzie. Dobra, mamy naszą platformę. Kurde. Zaczyna mi to troszkę irytować, jak coś nie wychodzi. Też tak macie? Raczej każdy tak ma. Za szybko człowiek chce zrobić i się później denerwuje. No i muszę czekać na platformę. Chodź tu do mnie, moja mała. Dobra, na spokojnie, do 3 razy sztuka. Dobra, udało się za 3 razem, spoko. A to jeszcze chyba nie koniec, no właśnie. Mamy naszą platformę jeszcze dalej. Dobra, brązy. Ominięte. Jest nasza platforma z powrotem. Spoko. Co? Aha, i do góry. Dobra, już nie musimy na platformę skakać. Dobrze rozumiem? Chyba tak.
Mamy save'a, wololo. No i to jest taki mankament, że musimy się odbić od tego głupka. No i niestety się nie udało. Dobra, teraz się udało. Nice. O, było blisko. Dobra. Jesteś już w połowie drogi. No, to ciekawe. Na samym końcu, najtrudniejszym momencie, będziesz musiał odbić się od przeciwnika, aby przeskoczyć nad przepaścią, tak jak zrobiłeś to poprzednio. Aha, okej. Jeśli zobaczysz punkt zdrowia, serce, przygotuj się, to może oznaczać, że zaraz będziesz musiał wybić się na przeciwniku, by wykonać skok. Zabierze ci to trochę zdrowia, jednak z pewnością zostanie wynagrodzone powodzenie. No spoko, rozumiem. No i teraz na skalę. Podobnie jak platforma, tylko troszkę bardziej uciążliwa. No ale możemy sobie sami dostosować tak naprawdę i prędkość. Chyba, że się nam zatrzyma. Tego bym trochę nie chciał. Możemy ją trochę przyspieszyć, dobra. Tu sobie doskoczymy. Możemy iść już na koniec, bo serduszka mam. Także mamy znowu ten motyw. Nie wiem, czy to nie wygląda tak samo jak wcześniej. Toczy się ta kula, ten głaz. Dobra. Spróbuję to przejść dołem. Dobra, udało się. Oj, za bardzo ją chyba rozpędziłem. Będzie problem. Wiecie co? No właśnie. Stój, głupia kulo. Niestety, ale chyba się nie uda. No właśnie, niestety nam kula uciekła. No, to będzie masakra, tak mi się wydaje. Czy to też będzie do 3 razy sztuka? Zobaczmy, czy kula się toczy, żeby ona nam się też nie zatrzymała, bo ona mi się wydaje, że ona spowalnia w pewnym momencie. Także pójdźmy ją troszkę szybciej i chodźmy od razu do przodu. Trapy mi się w sumie serduszka przydały, może będę je zbierał. Już nie będę przyspieszał kuli. Troszkę ją tam za bardzo rozpędziłem. Tym przejściem chyba na dole. Tym tutaj. A może by tak przejść górą? Bo górą będzie znowu ciężko przejść. Oj. No właśnie, tu ją rozpędziłem. Ale dobrze, udało się ją spowolnić. Zbierzmy tu wszystkie serduszka, jakie są. Dobra. Tutaj. Udało się. Czy ja bym tam doskoczył? Możliwe, ale nie będę ryzykował. Brakule troszeczkę mogę przyspieszyć, niedużo. Oj. Nie doskoczyłem. Panny brązy. Dobra, idealnie. Kula na nas już czeka. I znowu mamy to skakanie. Czy tam też trzeba będzie iść do góry? Można, ale wcale nie trzeba. Czyli tu jest troszeczkę inaczej niż tam było. Doskoczmy sobie na... O kurcze. Dobra, udało się. Było ciężko. I oto zagadka rozwiązana. Naszą krainę niszczy nasz stary przyjaciel, Cheater. W tobie jedyna nadzieja. Pokonaj go i przywróć porządek. No dobra. O kurde. Ale zresetowało mi ten. Trochę lipa, bo mnie zresetowało moją broń. Dlaczego? Bo mamy serduszka. Fajnie. Dobra, udało się. Ha, jesteś takim drewnem. Nitro, wieszaku. Nitro się przebrał za panią Kasiopeję. Skąd wiesz, że to ja? Trudno było się domyślić. Czego tutaj szukasz? Jeden ban ci nie wystarczy? Przybyłem tutaj, aby cię zniszczyć. Moja zesta będzie słodka. Bot of Legends. Zobaczymy. No to pięknie. Pokaż, co tam masz. O, jeszcze druga runda. Okej. Ej, brakło nam tu ten.
A, bo tu dostajemy z ziemi jeszcze. Oj, oj, oj. No i nas zabił. No i nas zabił. A on jakieś... Aha, bo ona ma te skille, co ma normalnie Cassiopeia. Dobra, to muszę uważać w takim razie. No i oj, 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 oj. Czy walczymy znowu z pierwszą formą, czy z drugą? Dobra, walczyliśmy jeszcze raz z pierwszą wersją, także to przewinę sobie. No i właśnie, i to jest to ten moment, że... To jest ten moment, gdzie... Straciłem te serduszka, nie wiem dlaczego. Naprawdę. Dobra, nie będę nic mówił, skupię się. Dobra, mam wymaksowane. No ale właśnie, w tym momencie tracę już tego maksa, już nie mam maksa, jak przychodzę do tej drugiej rundy. Nie wiem dlaczego. Widzicie? Aj, dostałem. Dobra, mam już z powrotem maksa. Dobra, no teraz tu już nie przegram, nie ma opcji. Dobra, mamy nitro pokonanego. Czy to też było do 3 razy sztuka? Tak mi się wydaje. Nie, proszę, nie zabijaj mnie, Nitro. Kto cię przysłał? Czego ty szukałeś? Mów. To on mi kazał. Powiedział, że zniszczymy ciebie i całą twoją działalność. Wysłał mnie tutaj, rozkazał mi, abym cię zabił. To nie ja chciałem, przepraszam. Kim jest ten on? Ktoś, kogo znasz, to... Nieznajomy. Witaj, Norbercie. To ty. Ty jesteś tym, o którym mówił Nitro. Czego chcesz? Jestem tym, kim jestem dzisiaj. Dowiesz się, gdy przyjdzie na to czas. Ten tchórz Nitro przegrał i wyrzekł się mnie. A to znaczy, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ten głupi cheater to była tylko podpucha. Po to, abym mógł uprowadzić twoją koleżankę. O nie, Kiara. Dis ratunku, porwał mnie. Puść ją, draniu, puść ją. Powiedziałem, puść ją. Czego chcesz ode mnie? Po prostu nie lubię cię. Napsułeś mi w życiu zbyt wiele krwi. Masz zakolczykowaną tą mordę, a na nienawiści do twojej osoby mogę się wybić. A przecież czegoś trzeba żyć. Jeśli starczy ci odwagi, możesz mnie gonić. Ja w tym czasie zajmę się niszczeniem twojego życia. Poczynając od Kiary, żegnaj, Norbercie. Ha, 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 ha. Nie pozwolę na to. Zabiję go. Disia, proszę cię, uspokój się. Twoja złość może się naprawdę źle skończyć. Zniszczę go. Disia, kontroluj bestię. Skontroluję swoją bestię. Jak on skontroluje swojego raka? O kurde. Dobra, dobra. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Yo, ty wie, mówisz, że mam opanować bestię? Na takich łaków jak ty uwalniam kurwa najczęściej. Jestem w diamencie jeden, ty w latynie piątce. Tak jak ty, częstuję się tu. Ej, dobra nuta. Jak skończę, nic z ciebie nie zostanie. Pan redaktor, też mi kurwa powołanie znane. Ze słowego pisania, miernego stylu, nie lepszego grania. Zawsze staty do tyłu. Powiedz mi ile, takich jak ty spotykam. Ej, dobra nuta. To jakbym tam do góry przeszedł, to bym umarł. Niszczę cię w grze. I nabicie. Masakra. Day jest lipie, tak się wygrywa życie. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami, jak na streamie. Fuck, po co podskoczyłem? Wrotka w dżungli, to temat mi obcy. Podobno lepiej robią to z hałtuin chłopcy. Masz już dosyć? To dopiero początek. Do poruszenia mam. Dobrze, muszę pamiętać, żeby tam polecieć dołem, żeby nie podskoczył przez przypadek. No i kurwa pograne. Spam na PW? Zaproszenia do friendlisty? Teraz jakiś śmieszny pis?
Tak robią tylko pizdy, moje playlisty pewnie znasz już na pamięć. Pół wierny, pół mądry, pół fajne psychofanie. Nic z ciebie nie zostanie. Dobra, i teraz na dół, teraz dołem. Zawsze tak jest. Lepiej nic nie mów. Ale ekran się strasznie rozmazuje. No gierka 2D, no cóż. Trybunał orzekł, że przywoływać dis jest winny lirycznego gwałtu na Mazirze. Zapiem, coś jest. Treningom na siłowni biegł szybko i wytrwale, lecz w końcu stracił z oczu porywacza i swoją przyjaciółkę. Nie poddawał się jednak i szarżył. Orkowie mają większe siusiaki od ludzi. Jego wściekłość malała, a bestia w Norbercie zanikła, pozostawiając normalną ludzką postać. Dopiero gdy gniew znikł, Dis spostrzegł, że jest w zupełnie innym miejscu. W miejscu cuchnącym zepsuciem i zgnilizną. I nie było to mieszkanie Nervariena. Zrozumiał, że znajduje się w samym środku serwerowni Bot of Legends. Na horyzoncie pojawiła się jednak znajoma twarz. Choć może lepiej byłoby rzec, znajomy nos. Okej, okay, mamy Kubuna przed sobą, ale w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek i będziemy dalej grać już na kolejnym. Przejdziemy sobie całą grę, to mogę wam obiecać oczywiście, a wy łapkujcie, subujcie, jeżeli chcecie więcej, jeżeli wam się podoba. Dzwonek sobie zostawcie, żeby dostawać powiadomienie oczywiście o filmach, gdy wlecą na kanał. No i co? Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Elo!